Card Heroes. Taką gierkę pykniemy. 2020, jak było widać na samym dole, ale wyglądowo to takie no, nie tegoroczne. Generalnie pulpit taki standardowy, w sensie, kurde, zapomniałem teraz słowa, ale wygląd tej gry taki standardowy, brawlowy, nic tu się nie zmienia. Wszystkie te gry teraz wyglądają tak samo, polegają na tym samym. Skrzynie takie same, płatności takie same. Daily bonus sobie weźmiemy. 10 diamentów. Trochę rzeczy za friko, ale nie tym się teraz zajmiemy. No i dobra, weźmy rejs, bo to szkoda czasu. A nie, jeszcze garaż. I tutaj mamy tak, dwa samochodziki do wyboru. Może zagram tym czerwonym. I weźmy pierwsze co, to weźmy Street League New. I... A, nie da się. O co chodzi? A, bo to mam wybrane. Tylko ten tryb mam... Dobra. Czyli race. Tylko ten tryb mam gotowy na tę chwilę. Tylko w tym mogę się ścigać. Podgłosimy. A, jest podgłoszone. Elegancko. No i play. Na razie to są najpewniej boty, o ile tu w ogóle ktoś gra w tę grę i w ogóle gra się z jakimś żywym człowiekiem. Co wątpię. Bo dlaczego ja miałbym decydować o tym, kiedy wystartuje, kiedy cała gra rusza. A tak było przed chwilą. Zresztą z botami sobie powinienem poradzić bez problemu. Tak. A zobaczymy jak będzie. Drugie okrążonko. No zero jakiegoś tam gazu, po prostu lewo, prawo. O kurde, wyprzedził mnie, ale jajca. Dobra. I teraz jeszcze przycisk dodatkowy, czyli nitro. Final lap, a ja tak zrąbałem. Bo już raz jechałem i tak samo przegrałem na końcówce. Bech, dobra, nieważne. Wtopiłem znowu. Znaczy no, w tym nagraniu pierwszy raz, ale generalnie już przegrałem kiedyś. Drugie miejsce to pewnie jakieś puchary, także nie jest tak źle. Niby jakiś człowiek z Włoch ze mną wygrał. Ale Rus w niku. Dobra, weźmy next race. Mam jakiś future champion. Paweł, tylko że Japoniec. I no jak widzicie, ja decyduję o playu. Chyba że wszyscy już kliknęli, czekają tylko na mnie, ale to jest mało realne. Ewidentnie mam silniejszy samochód. Ale zrąbałem. O, nawet ze skakaniem tutaj jest planszeta. Czy on tak jeździ, tak lewo, prawo? To jest pytanko. No dobra, jedziemy. No jest na razie pierwsze miejsce, czyli podobnie jak wcześniej. Mam nadzieję, że teraz nie popełnię takiego jakiegoś olbrzymiego błędu jak poprzednio. Znowu skok. I tym razem mnie nie dogoni. Chociaż poprzednio chyba na tej planszecie to wygrałem. Tak mi się kojarzy. No i dobra, jest finish. Paweł Japoniec drugi. Dobra, 40 pucharów. I 20 do skrzynek. Zobaczmy o co chodzi. Okej, okay, czyli zbiera się po prostu srebrną i złotą skrzynię, czyli standard jak ostatnio w każdej gierze. Tu jestem connected, Google Play, leaderboards, Google Play, disconnected. No i dobra, tutaj nic ważnego nie ma. Kiedy tu będę miał? Na 1000 pucharków. Dobra, to spróbujmy tym drugim samochodem.
Walimy rejs. Shipload of coins. Ciekawe dlaczego startuje z trzeciej pozycji albo z czwartej zawsze, a nie z pierwszej. No ale to nieistotne, dobra. Ci są jacyś tacy szybsi, ale już jestem drugi. Dobra, jestem pierwszy. Second lap. Tak, ci są tacy waleczniejsi jacyś. Dobra, best lap zrobiłem. Może wykorzystamy nitro. Dobra, jest finish i znowu win. I co, upgrade'uje się te samochodziki. Aż doczłapie się pewnie do ludzi, którzy nie są botami. Zgarnąłem jedną całą skrzynkę, także w ogóle jest warto się cofnąć do menu. I będę miał dwie skrzynie do... O, jeszcze coś tutaj. Tutaj mam do zebrania złoto, 200 sztuk i mam już 1000. Tu mam do zebrania dwie skrzyneczki, to otwieramy. Dobra, mam jeden, jakiś kolor doszedł, dawaj jeszcze tą drugą skrzynkę. Spoko. Aha, i za każdą tutaj się dostaje jedną złotą. Dobra, okej, to ogarniam. Upgrade power. To ten teraz będzie dużo lepszy chyba. Także wystartujmy nim. Streak, tlik. No dawaj, dawaj, play. No ale i oni też mają chyba jakieś mocniejsze furki. Czyli reasumując, raczej nie można trzymać tego przycisku, tylko trzeba go naciskać. Tak delikatnie, pulsacyjnie. Bo jak się trzyma, to się wpada w poślizg. I można w ogóle generalnie nacisnąć wcześniej, niż się naładuje do pełna ten przycisk od nitro. Spoko, no to teraz to nie mają w ogóle szans, bo oni w ogóle nie używają nitro, bo to boty. Leona 256, tak się nazywa mój samochód, z tego wnioskuję. No i dostałem 40 pucharków, 20 srebrnych. Spoko. No giera taka sobie, ale tak jako taka, no nie wiem, odskocznia to nie, ale taka ciekawostka, to można chwilę pograć. Chciałem wam ją pokazać, żebyście zobaczyli, może ktoś nie widział tego, chciałby jednak spróbować po tym filmiku. Także jakoś tam strasznie nie polecam, ale zła też nie jest. No mogłoby to wyglądać troszkę inaczej, w sensie mógłby być jeszcze przycisk gazu. Ale z drugiej strony, no to mobilniaki muszą być ograniczone, bo teoretycznie musieliby te przyciski tu... Nie, no, daliby radę, jakby chcieli tylko zrobić lepiej. Ale to nie ja jestem programistą, to nie ja zrobiłem tę grę, to nie ja im mówię, co mają robić. Ja tylko mam zagrać, pokazać grę na YouTubie, ewentualnie krytykować lub powiedzieć, że jest super. I to robię. Dwie sekundy szybsze to było krążonko. W ogóle jakby było z 10 okrążeń, to pewnie przyzwyczaiłbym się do tego krążeń i nie walił baboli. A tak to praktycznie cały czas wyjeżdżam za ten i wjeżdżam w piasek. A ten piasek ewidentnie zwalnia furę. No i dobra, jest win.
kolejne 40 pucharków. Kolejne 20 kwadratów, czy nie wiem, skrzynek srebrnych. To też nie jest źle. Bolt Raceway Beginner. Tak, jestem beginner, dawaj. Oni pewnie są też, nawet te boty pewnie są i mocniejsze po pewnym czasie, bo to nie może być inaczej. Ja oczywiście nagram to tylko raz i nie będę pewnie sprawdzał co dalej, bo jakoś tam nie zajarałem strasznie tą grą, tak żeby grać w nią parę dni. Jednorazowa akcja dla mnie. Ale myślę, że później pewnie trafiłbym na jakąś żywą osobę. O ile po prostu tutaj nie jest któraś z tych na przykład, albo z poprzednich nie jest żywa, a po prostu słaba. Ale wątpię to. Czyli przycisk od nitro można tak samo trzymać, żeby wypstrykać się z całości nitro. No i kolejne 40 pucharków i 20 srebrnych części skrzyni. Myślę, że to będzie ostatni już rejs. Są na razie cały czas takie same, wydaje mi się, samochodziki, także tutaj trudniej nie będzie. Powinienem z łatwością wygrać, chyba że popełnię jakieś wielbłąda. Przykład takiego, ale jeszcze się uratowałem od porażki. Punkty dodatkowe się zdobywa za slajdy, za zaboczne wejście, w sensie nie pamiętam jak to się nazywa fachowo, nie jeżdżę sportowo samochodem. Znowu walnąłem w ten sam słupek, że ja po prostu lubię ten słupek. Jest finish, jest kolejne 40 bucharków, tym razem z małą przewagą, ale to jednak dalej win. Main menu. No i tak dalej, no ktoś się ściga, zbiera, upgrade'uje i tak dalej. Tu mamy jedną skrzynię srebrną do zebrania. Okej, raczej bez upgrade'a. Tutaj na 500 pucharków jest nowa fura, widzę. Na 1000 pucharków jest zielony jakiś, jest zielona skrzynia. Także no jest tutaj po co grać, ale jakoś no tak jak mówię, no mnie nie, jakoś tam super nie jara ta gierka i raczej 13 tysięcy punktów to mi się nie chce zdobywać. Co tak jak mówiłem wcześniej, ani polecam, ani nie polecam. Po prostu zagrajcie, jeżeli lubicie tego typu gry. Jeżeli nie, to nie grajcie. Ja z wami się żegnam. Nara!